Zostałem zaproszony do dubbingu, do tej gry. Jest to mój pierwszy, moja pierwsza próba zmierzenia się z grą, bo wcześniej brałem udział w serialach animowanych czy w filmach. A to jest trochę coś innego i mówię, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest to Sniper Ghost Warrior 3, jest to największa polska produkcja, więc no, świetnie jest być tego częścią i było ciężko czasami, ale bardzo na pewno ciekawe doświadczenie. No jakoś tak przychodzi mi grać postaci twardzieli. Druga po Miami Speedbulla, postać Johna Norfa, strzelca wyborowego, snajpera, Amerykanina, który zostaje wysłany na misję do Gruzji. Więc tutaj jakby ten background cały i historia tej postaci też jest bardzo ważna. John North ma dwa zadania. Jedno jest to, żeby być po prostu świetnym żołnierzem, a druga jest to taka bardziej prywatna misja poszukiwania własnego brata, który zaginął. Muszę Johnie powiedzieć, że jest takim typowym twardzielem, bohaterem, którym totalnym profesjonalistą. Widzimy, że jest naprawdę dobrze wyszkolony i ma olbrzymie doświadczenia w tym, co robi. Sniper Ghost Warrior 3 to jest przede wszystkim gra strategiczna, ale właśnie gra, w której możemy poczuć się prawdziwy snajper, czyli ten sniping jest totalnie realistyczny. I ciekawe jest to, że były prowadzone konsultacje z prawdziwymi wojskowymi, z prawdziwymi snajperami, którzy właśnie pomagali w tym, żeby pokazać ten świat dokładnie tak, jak wygląda w rzeczywistości. Mierząc do celu, mamy te wahania broni, musimy ustalić wiatr, musimy ustalić jakby oddech. To pozwala nam się gdzieś tam poczuć w tej sytuacji. Mam wrażenie, że przechodzę przez te wszystkie misje razem z Johnem Northem. No, że jakby kawał takiego, no mówię, no, czuję się jakbym przeżył z nim tę historię, więc to jest ciekawe, bo jeszcze nie dość, że to czytasz, to jeszcze to odgrywasz, to jest ciekawe. Chciałem zaprosić wszystkich do grania w nową grę, Sniper Ghost Warrior 3, a premiera już 25 kwietnia. Zapraszam, Piotr Stramowski.